Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na spacer po pomidorach. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, u mnie moje pomidorki wyglądają ślicznie na chwilę obecną. Już co niektóre zaczynają dojrzewać, jeżeli chodzi o liczbę, no to. U mnie pomidorów w tym roku jest bardzo dużo. Jest to mój pierwszy sezon w ogrodzie, więc bardzo się cieszę z tak dużego sukcesu. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione odmiany pomidorów, ile już kilogramów pomidorów zebraliście. U mnie dopiero początki, ale tym się nie przejmuję. Jest jeszcze dużo czasu na to, aby te pomidory zaczęły dojrzewać. Piszcie, czy robicie też przetwory z tych pomidorów, czy jednak wszystkie zjadacie na bieżąco. No, u mnie te pomidorki na polu sadziłam troszkę mniejsze, chociaż i tak wcale małe nie są. Są dość wysokie, mają też dość duże owoce, więc, no, co do odmian, to trochę udało mi się wstrzelić w te, które chciałam. No, są troszkę niektóre poobijane, ale to przez wiatr. mam takie niektóre dziwne zmiany, ale to nie są zmiany chorobowe. Co do pielęgnacji, jak widzicie, u mnie jest ogromny burz. I przyznam się otwarcie na starcie, że nie obcinam tych pomidorów nadmiernie z liści. Tutaj na polu w zasadzie przycięłam może kilkanaście liści w sumie. W szklarni jest trochę więcej obcięte, ale i tak potem zobaczycie, że tych liści jest za dużo. Co niektórzy tak mogą powiedzieć: ciągle dużo. Ja uważam, że liście roślinie są potrzebne do fotosyntezy, do odżywiania. Liście też pełnią funkcję takich ochronnych, jeżeli chodzi o na przykład promieniowanie słoneczne. Tutaj moja gigant po krzywach, której nie mam sumienia wyrwać. Może nie, ale chodzi o to, że tak kuję, że nawet nie wiem, gdzie ma początek na dole, więc na razie niech sobie rośnie, zostanie. Ale wracając do tych liści, no nie obrywam ich, bo... Są duże upały. Bardzo mocno świecą, świeci słońce, i po prostu te pomidory mogą dostać poparzenia słonecznego. Robią się takie dziwne, takie jakby zmiany chorobowe, wtedy na pomidorach, a tak naprawdę to są zwykłe poparzenia słoneczne. No i wiadomo, takie pomidory już są narażone na choroby, i też już. No, nie apetycznie wyglądają. Myślę, że też mogą nie dojrzeć do końca, tak jak ma być, bo właśnie takie pomidorki dostają poparzenia takie jak są teraz: zielone, jeszcze małe, niedojrzałe. Więc, dlatego też na polu staram się, no jednak nie obrywam tych liści po prostu. Zobaczymy, czy jest to dobry sposób. Na chwilę obecną u mnie się to sprawdza. Oczywiście, jeżeli chodzi o liście, no to zdarza się, że znajdę takie liście. Pożółkłe ze zmianami, to wtedy takie liście faktycznie ucinam. Ale to wynika z tego, że niektóre pomidory po prostu już tracą liście te przy samym dole zwłaszcza. Tutaj widzicie moją szklarnię, burz totalny. No ale nie wiem czy Polecam brać ze mnie przykład. Na chwilę obecną nie mam zdania, zobaczymy jak będzie po zbiorach, czy uda mi się zebrać to, co faktycznie urosło. Wtedy możecie sami ocenić, czy mam dobry sposób uprawy, czy jednak wolicie swoje sposoby. Bardzo dużo osób poleca przycinanie liści, na przykład do pierwszego grona od dołu, powyżej nawet. Różnie, różnie ludzie naprawdę. Starają się uprawiać pomidory, różne techniki próbują, jest to fajne, owszem, ale ja zostanę przy swoim. Po, za chwilkę pokażę Wam, ile pomidorów rośnie na jednym krzaczku z takich zawiązanych kiści. No, powiem Wam, nie zapominajcie teraz, jeżeli macie kwiaty, troszkę pogoda nie służy, bo była ostatnio zbyt wysoka temperatura, ale starajcie się zapylać swoje pomidory. U mnie ostatnio troszkę mniej wieje, więc muszę przechadzać się po szklarni co jakiś czas, raz dziennie, czy na przykład kilka razy w tygodniu, jak sobie przypomnę. I zapylać te pomidory, które jeszcze mają kwiaty. Czy z tych kwiatów coś będzie? Jeżeli będzie fajna jesień, to owszem, zdążą jeszcze dorosnąć. Ale jeżeli nie, no to trudno. Tutaj widzimy, widzimy ile kiści jest na jednym pomidorze. Muszę jest któraś z kolei, myślę, że w sumie na jednym takim pomidorze jest Ponad 10 takich już kiści, które zawiązują owoce, które już mają owoce. Jak widzicie, tutaj już są dojrzewające owoce, więc niektóre już zostały zjedzone. Tak naprawdę dopiero kilka pomidorków zjedliśmy ze szklarni, ale myślę, że w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, sytuacja ulegnie zmianie. One sobie dojrzeją wtedy i będą pięknie rosły. Tutaj są inne już pomidorki, takie dużo większe. Jeszcze nie dojrzewają, ale są przepiękne, jeżeli chodzi o ich wygląd, odcień. Są też bardzo duże, więc cieszę się. Powiem tak, na razie nie podaję odmian. Będę wam podawała odmiany w opisie pod filmikiem, to na pewno, ale dopiero przy kolejnych filmikach. Tutaj jest papryka żółta, ostra. To jest papryka była wysiewana z nasion z papryki takiej ze sklepu. Podpowiem wam. Czy takich papryczek? To są takie zwykłe, żółte, właśnie papryczki. I ja te nasiona sobie zbieram, jak kupowałam w zimie czy wczesną wiosną, i po prostu wysiewam, tak jak nasiona kupne. I jak widzicie, plony są. To nie są wszystkie papryczki, które były na tej papryce. Już myślę, że te trzy zostały zjedzone. One tutaj dojrzewają super. Na polu też jest jeden czy dwa krzaczki tej odmiany i też już dojrzewają. Jak widzicie, niektóre nie zostały zapylone kwiatuszki u pomidorów i opadają, no ale to nic. Jeżeli, tak jak już wspominałam, zbiorę to, co już jest, ja będę zadowolona. Już naprawdę nie wymagam nic. Ostatnio troszkę pogoda się psuje. Było ciepło: to prawda, jest ciepło fajnie, w nocy jest troszkę chłodniej i też y, częściej pada u nas. Bynajmniej chyba codziennie, w ostatnimi czasami, więc jest dość duża wilgoć, więc musimy pilnować teraz swoich pomidorów. Tutaj są pomidorki i ja teraz z Wam coś powiem. Tutaj są pomidorki, które wyglądają troszkę gorzej. Są w szklarni tak jakby wyżej, bo u mnie szklarnia schodzi w dół, ma lekki spad i tu jest ta wersja wyżej. I ja tak po głębszych przemyśleniach chyba wiem dlaczego tak jest. Bo w sumie obornik u mnie, który był tutaj dawany w szklarni, był dawany tak jakby na jednym poziomie. Ja później dopiero nałożona została szklarnia i jeszcze dosypana ziemia. I w tym miejscu, u samej góry, niestety ten obornik był zbyt głęboko. I pomidorki sobie nie do końca dały radę z tym, z pobieraniem substancji pokarmowych, więc w przyszłym sezonie na pewno przed, tak jakby, sadzeniem pomidorów, muszę dać obornik, ale to przygotowania szkarni to będą jeszcze na pewno na jesień, tak samo przygotowania skrzynek ogólnie pola pod uprawę roślin dyniowatych, kapustnych więc zachęcam Was do subskrypcji kanału, troszkę będzie inaczej niż planowałam wiadomo, plany się zmieniają będzie troszkę więcej pracy teraz na jesień, bynajmniej u mnie w ogrodzie, po to, aby mieć łatwiejszy start na wiosnę. Ale to filmiki będą na kanale, więc obserwujcie i wyczekujcie. Tutaj są te pomidorki takie troszkę paskowate. Obrywam je, ponieważ chcę, żeby jeszcze sobie te pomidorki rosły reszta. Tak naprawdę, jeszcze mogłyby posiedzieć sobie. Co najmniej 2-3 dni na drzewku, może nawet więcej, ale obrywam, zostawię je na, na parapecie w domu. One na pewno sobie dojrzeją. Robię teraz tak, bo tych pomidorków dojrzewających jest bardzo malutko, więc chcę, żeby wszystkie miały równe, tak jakby szanse, prawda? A nie, żeby tylko te jedne sobie dojrzewały. Przy następnych razach na pewno tak robić nie będę, że będę wcześniej, tylko poczekam, aż faktycznie sobie dojrzeją. Fajnie jest zbierać właśnie systematycznie pomidory. Nie czekać aż przejrzeją, nie czekać na pęknięcia. Uważajcie na to. Ważne jest systematyczne podlewanie. Nie za dużo wody, nie za mało, bo wtedy pomidory zaczynają pękać. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze pomidory pękały, to zbierajcie je, te najbardziej dojrzałe, przed podlewaniem. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jak widzicie, u mnie w tym buszu też są pomidory. Cześć!